Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Popcornik i zapraszam was na 9 odcinek z gry Spyro Riptos Rage. Udamy się na sam początek do pobliskiego poziomu o nazwie Pustynia Szkieletów, także zaczynamy. No i dobra, zaczynamy poziom. Tutaj wiem, że jest do zdobycia pewne trofeum i myślę, że na samym początku nim się zajmiemy. Ej, smoku, podobno kozak z ciebie. Założyłem się z Krztylem, moim kuzynem, że nie uda ci się przedostać przez pustynię bez draśnięcia. No i właśnie, naszym zadaniem jest po prostu przejście przez pustynię bez skoku do lawy. Także zaraz się tym zajmiemy. Po prostu przejdziemy sobie na sam koniec poziomu. On nie jest jakoś długi, więc myślę, że nie powinno być problemu. Mojego przyjaciela. Jeśli pomożesz mi go poskładać, znów będzie wesoło. Zabierz kości wulkanicznym ropuchom. Zaraz się tym zajmiemy. Ale tutaj już mamy koniec poziomu. Także zbierzemy tylko nasze trofeum. Udało ci się przebyć pustynię. Wiedziałem, że wygram zakład. Grąg to naiwniak, nie docenił smoczych możliwości. Weź ten talizman jako podziękowanie. Mamy również talizman, no i zobaczymy, czy trofeum też wpadło. Chyba coś źle zrobiłam, bo trofeum nie wpadło. No ale cóż, dobra, przynajmniej mam talizman. I zaraz zajmiemy się tymi poszczególnymi zadaniami. Może wróćmy się od razu na sam początek. Żeby to jakoś miało sens. Co my tu mamy? Widzimy, że jeszcze tutaj mamy jakieś przejście, które na razie jest zablokowane, ale mamy też możliwość rzucenia taką kulką, która chyba nam pozwoli to zniszczyć. Musimy chyba na kilka razy, ale zaraz się uda. O właśnie, mamy to. A więc możemy sobie teraz wlecieć. Aha, i tutaj mamy pierwszą kość znalezioną. Pierwszą z 8, także też nie ma zbyt dużo tych kości. Dobra, a więc wracamy. I na przykład możemy wyjść sobie tutaj. Też coś mamy. Niestety jest właśnie lawa. Dlatego musielibyśmy sobie poradzić z tym portalem, aby po prostu zdobyć tą kość. Także to też sobie na razie odpuszczę. Dobra. Tutaj musimy chyba tą kulką rzucić, żeby sobie go wyeliminować, dokładnie. Mamy kryształek, świetnie. A więc teraz może przejdźmy sobie na tą stronę. Dobra, więc spróbujmy sobie jeszcze raz. Tutaj może z użyciem tej kulki.
Nie, niestety się nie uda. Musimy jednak go załatwić szarżą. Także dawaj. No i teraz nasza kolej. Dobra, udało się. Kolejny punkt. To jeszcze szukam jakiegoś jedzonka dla naszej ważki, żeby ona się w ogóle pojawiła. O, właśnie, tutaj mamy. Zbieramy punkty, zbieramy kość, no i ruszamy w dalszą podróż. Tutaj niedaleko właśnie był początek poziomu. I mamy również do ogarnięcia zadanko. Zobaczmy, o co tutaj chodzi, ale jeszcze musimy sobie bezpiecznie wejść. Może od razu załatwimy sobie tego przeciwnika i zbierzemy kuleczkę, bo ona nam może pomóc z rozwaleniem tej skrzyni metalowej, która jest tutaj. Możemy sobie spróbować. Nie, niestety to nic nie da. Okej, no ale tutaj możemy porozmawiać. Airo, wulkaniczne jaszczury plądrują naszą wioskę. Spróbujesz się ich pozbyć, zanim pożrą moich małych towarzyszy? Obniżę most, żebyś mógł się przedostać gdzie trzeba. Pewnie. Przejdź przez most, no i uratuj mieszkańców. Zabieramy się za to. O kurczę. I jeszcze jeden gdzieś jest. O, tutaj. Udało się. Dobra robota, fiołeczku. Przyjmij proszę tę błyskotkę. Przyda ci się w podróży. Dobra, dziękujemy. Mamy pierwsze zadanko ukończone. Jeszcze trzeba coś wykombinować. Wygląda na to, że jaszczurzych jaj jest coraz więcej. Jesteś gotowy na kolejne wyzwanie? Dobra. Uratuj mieszkańców znowu. Zobaczymy, czy się uda. Aj, nie zdążyliśmy na czas, nie zauważyłam, gdzie mam tego smoka, ale możemy chyba w nieskończoność sobie tak próbować, więc za którymś razem się w końcu uda. I tutaj, i jeszcze jeden jest tam. Mamy to, ostatni. Wiemy, że znów nam pomogłeś, Spyro. Zasłużyłeś na kolejną błyskotkę. Masz, miałem z niej zrobić lampion. Teraz trzeba wykombinować, jak rozwalić tutaj tą skrzynię. No i też kątem oka zauważyłam, że tam mamy smoka, do którego trzeba by było się dostać. No ale co z tym? Niby mamy tu tą kulkę, ale czy tak mamy w nieskończoność? Zobaczmy jeszcze raz, czy na przykład za drugim razem się uda. Nie, ale to niestety nic nie daje. Dobra, wracamy się chyba na sam początek poziomu, żeby wyzbierać wszystkie punkty. Dobra, tu jest to zadanko. I jeszcze kilka punktów tu zostało. To wszystkie. A więc ruszamy dalej. I jeszcze tutaj przydałoby się dostać, na górę chyba.
ale to chyba będzie możliwe dopiero z użyciem tego portalu tam. A więc wchodzimy i spróbujemy go sobie tutaj wykorzystać. Niestety jeszcze kilku przeciwników musimy sobie tutaj wyeliminować, także zobaczymy, czy tutaj nam to pomoże. A tutaj mam tą kuleczkę. Musimy troszkę bliżej podejść. No i teraz się udało. Tutaj jeszcze jeden. Świetnie. I również jeszcze jeden przeciwnik nam pozostał do wyeliminowania, żeby otworzyć ten portal. Także może ja udam się w tę stronę. To już wiemy. Udam się w tę stronę, bo tutaj widzę, że możemy jeszcze sobie wskoczyć na górę. I mamy dzban chyba niespodziankę. Okej. Nie wiem do końca, co to znaczy, ale może się wkrótce przekonamy. Dobra, to wszystko. Jeszcze tutaj. Mamy rakietę, może ona nam właśnie pomoże otworzyć tą skrzynię. Chyba się udało. Dobra, ale najpierw może tych przeciwników jeszcze. Gdzieś tu powinna być ta kuleczka, która nam pomoże ich wyeliminować, chyba że mam tak skakać, no to też tak może być. Też sobie poradzimy. Kuleczka jest tutaj, także ją zbieramy, no i teraz powinna pójść sprawnie. I jeszcze jeden tutaj. Udało się, zdobyto punkt umiejętności. Nawet nie przeczytałam, jaki jest, nie zobaczyliśmy w ogóle nic tutaj. Mamy 3 kule z zadaniami, 400 punktów, talizman, no i właśnie punkt umiejętności. Faktycznie kwartet kotoperzy. Zrobiliśmy to zadanie, także nie musimy się już nim martwić. I teraz tak naprawdę możemy sobie wrócić tutaj, aby zdobyć ten punkcik. No i również zobaczyć, czy odblokował nam się ten portal. Bo tu na razie chyba wszystko mamy ładnie zrobione. Jakaś tarcza. Zobaczmy, co to nam daje. Czy teraz na przykład możemy chodzić po lawie? Oczywiście, że tak. Możemy. Niestety tylko czasowo, ale zawsze coś. Teraz chyba można górą. Tutaj również mamy wszystko zdobyte. No to zobaczmy, czy ten drugi portal się uaktywnił dokładnie. Spróbujmy sobie go trafić, tego dinozaura, czy to żaba była, jakoś to było nazwane. Udało się, no ale kość niestety jest na górze. No ale dobra, powinno się zaraz udać. Aha.
Aha, tu po prostu sobie wskoczymy tak na górę. Udało się. Teraz tutaj musimy naprawdę być precyzyjni, żeby nie spaść. Zbieramy kości, niestety spadliśmy, ale żyjemy. I jeszcze tam było coś, ale to chyba musimy też z użyciem tego portalu spróbować sobie wejść, bo widziałam, że tam też życie mieliśmy z boku. Dużo fajnych rzeczy. Dobra, i tam na górę. To zbieramy. No i jeszcze ta butelka nam pozostała. Okej, tu jest miejsce chyba drugiej butelki do zebrania. No dobrze. Tam skoczymy chyba od tej strony. Musimy sobie jeszcze raz wejść. Udało się. No i teraz musimy chyba się dostać tutaj. No, żeby sobie wskoczyć w to miejsce i zebrać te kryształki. Także udało się. Zbieramy. No i teraz chyba jakoś tam. Od tej drugiej strony. Wchodzimy, zbieramy kość. Bo to jest najważniejsze i jeszcze chyba musimy sobie zejść w to miejsce. Udało się. No i tutaj chyba wszystko. Zobaczmy, ile mamy punktów. Troszkę jeszcze zostało, ale to jeszcze będziemy szukać tych kości. No właśnie, chyba tam się jeszcze da dostać. Spróbujmy sobie. Właśnie, mamy takie miejsce, zobaczcie. I tu gdzieś chyba powinna być ta druga butelka. Nie wiem, czy ja zebrałam pierwszą. Bo to po śmierci niestety trzeba odnowić. Okej, to jakoś w ten sposób. Mamy kość szóstą, czyli jeszcze dwie. Wiem, gdzie jest jedna, drugiej położenia nie znam, ale już chyba znam. Ona będzie tutaj. Aj, to się niestety zatapia. Okej, udało się. Czyli jeszcze wypadałoby wrócić się po ten dzbanek. Który na nas tam czeka. Tak, i to jest ewidentnie to miejsce. A więc wracamy się, bierzemy super moc i lecimy w tamto miejsce. I on jest tutaj. A, jeszcze jeden. Dobra, wiem, gdzie on jest. Także wracamy się. I on będzie chyba tutaj na początku, z tego co pamiętam. O właśnie, powinien być tutaj i również jest.
To też jest chyba tutaj niedaleko. Poczekajcie, bo ja się wracam, bo niestety po tej cutscence mnie obróciło. Ale dobra, to powinno być tutaj, na samym początku. Mamy to. No i oby ostatni. Dokładnie, zobaczcie ile punktów dostaliśmy. Jeszcze tutaj punkcik. I mamy komplet, 400 na 400. Czyli wystarczyłoby jeszcze dostać się tam na górę. Chyba musimy zestrzelić po prostu, niekoniecznie tam wchodzić, ale wziąć kuleczkę i spróbować go zestrzelić. Chodź tu. Udało się. Kostka jest nasza. Dziękuję, Spyro. Teraz mogę złożyć swojego przyjaciela. Przyjmij to w dowód mojej wdzięczności. Jakiś czas temu podrzuciła mi to wróżka. Cieszymy się, że mogliśmy ci pomóc. A w zamian dostajemy kuleczkę. Zebrano wszystkie kule. No i poziom ukończony w 100%, także wracamy do domu. Wróciliśmy do domu i myślę, że chwilę tu też zostaniemy, bo ja bym nie rozpoczynała kolejnego poziomu, a za to pozbierała te punkty, które tutaj są. A więc nurkujemy i zajmiemy się na razie tutaj czyszczeniem tego huba. Okej, tutaj chyba wszystkie punkty już mam zebrane, także po prostu przejdziemy sobie dookoła. Wiem, że już to robiliśmy, ale niestety nie wiem, o co chodzi, postęp się nie zapisał, a więc musimy to niestety zrobić jeszcze raz, ale wiem, że tutaj jest do zebrania trofeum i mam nadzieję, że tym razem go zaliczą i uda się go zdobyć. Zaraz wam przedstawię, o co chodzi. I sobie go wykonamy. Wejdźmy na górę, może stąd będzie lepszy widok. Mam bankiera, z tobą może na razie nie rozmawiamy. I idziemy w tę stronę, bo tu mieliśmy zamek taki, gdzie nauczyliśmy się wspinać. A więc wchodzimy na górę i jeszcze tutaj się porozglądamy. Mamy to. I właśnie. Tutaj też punkty były. I dobra, tutaj chyba mamy... Spyro, Ripto i Hubs ukrywają się w zamkniętej komnacie w zamku pod nami. Aby ją otworzyć i ich dopaść, potrzebujesz wszystkich 14 talizmanów. Okej, tu mamy taką informację. To są chyba wszystkie punkty, które na razie mogliśmy zdobyć. Także zabieramy się za wykonanie tego trofeum.
otworzyliśmy wejście właśnie do tego trofeum w ten sposób. Mam nadzieję, że Spyro głowa teraz nie boli. No i właśnie, tu też mamy troszkę punktów. Które oczywiście wyzbieramy. I będziemy się przygotowywać zaraz do bardzo długiego lotu. Mam nadzieję, że się uda. Zobaczcie, jak wysoko jesteśmy. No i z tego miejsca musimy dolecieć. Czekajcie, muszę jeszcze dobrze się obrócić, gdzie to było. Ale chyba tam. Zobaczcie, tam skacze kuleczka, która się świeci. No i dokładnie tam musimy wlecieć. Lecimy. Mamy to, udało się. Długi dystans, dostaliśmy również trofeum. Zbieramy te nasze punkciki. No i to wszystko. Przydałoby się teraz jakąś stąd wydostać. Ale chyba po prostu będziemy mogli sobie zeskoczyć. O, właśnie, udało się. Także myślę, że to już wszystko w tym odcinku. Możemy jeszcze sobie tutaj kawałek przejść i zobaczyć, czy żadnego punktu nie ominęliśmy. Ale tutaj już chyba mieliśmy wszystko. Albo i nie. Mamy jeszcze dwa. Także ja zeskakuję. To by było na tyle. Mam nadzieję, że materiał wam się spodobał. Jeżeli tak, to dajcie łapkę w górę. Odsyłam was również do playlisty Spyro 2. Tam znajdziecie wszystkie odcinki właśnie z tej serii. No i co? Do zobaczenia za niedługo. Cześć!